Krzysztof, podobno ty tam jakieś furki z Niemiec ściągasz, to rozejrzyj się tam jakąś taką ładną bryczką, no mają kieszeń tylko, pamiętaj. Pozdrawiam. Pozdrawiamy, do zobaczenia. Drodzy Państwo, sytuacja dla mnie jest o tyle trudna, dziwna, skomplikowana i niebywale skomplikowanie mocna, bo o 3 w nocy są włączone światła. Zapewne Państwo pamiętają, że moje poranne przemówienia w ilości 1 minuty od kilku tygodni nie obfitowały w tyle kolorów. Haha, proszę Państwa, jadę na każdej krzyżówce światło. Mało tego, na każdej czerwone. Jak moja mawia nasza świętej pamięci babcia, jadąc przez miasto, jak masz czerwoną falę, to ktoś z nas ma osrane gacie. Taki pech, taki niefart. Czyli tym razem jadę sam. Wniosek sam się nasuwa. Pan Roman chyba nie jest zbyt świeży. Drodzy Państwo, wstałem, jadę, zabieram widzów. Roboty drogowe o 3:00. Chodnik robią. Chodnik imienia Karola Markowskiego jest koszony. Karol, pozdrawiam Cię. Dzięki Tobie tutaj ten chodnik jest zrobiony. Wiele innych, okulary mi ślizgnęły, atrakcyjnych przejść dla mieszkańców w mieście. Znakomity ratem ten nasz Karol. Karol, niechaj żyje nam. Proszę Państwa, nie wiem co dzisiaj jest za dzień, ale na pewno jest wtornik. Jedziemy. Pogoda jest póki co łaskawa, coś tam siąpi z nieba. Maj, jak śpiewała Kora, wyjątkowo zimny. Ale to było w latach 90. Jak był zimny, a teraz w tym roku jest wyjątkowo nieciekawy. Jedziemy, załatwiamy sprawy, wracamy, jedziemy znów. Jest tyle tematów do wyrwania z abdullahowskich gardeł, że sobie sprawy nie zdajecie. Jeśli mi tu kubeczek z kawą się... Nie, to herbatka. Okularki, jeb, poszły. O, Holender na tym rondzie. Wszystkiego dobrego. Ślepych nie sieją. Idę szukać okularów. Cześć. Drodzy Państwo, ten wyjazd obfituje błękit. Sam parkuję. Obiecałem widzowi przemierzyć, bo pan Ali odłożył sztukę. Obiecałem widzowi przemierzyć sztukę 80. Jak jest sztuka w oryginale, to będziemy ją testowali. Widzowie, się marzy takie, proszę Państwa, w 16 roku 120. Pan Ali mówi, że nie wie, o ty pierunie. Trzymał mi sztukę od wczoraj, 80-60, a brudny jakieś winia. Stówka ci troszkę chłodniej, chociaż polepszy się. O, by pasik tu jest nie najgorszy, asystent pasa ruchu. Martwego pora w lustrach nie ma, to widzę, gdzie zachwycam, bo małżonka ma dowodzić jednostką, bo rząd dzieciory 90 tu i tam. Na dachu 700. Żartuję, stówka. Chwileczkę to powiedział. To znowu ty. Ktoś tu mówi, że jest w oryginale. A to pan widzu szanowny. Plastik to nie ma sensu. Was? 160. Ładny kolor, 90. Stówka. Jak 200 chwila. Stówka. Ażem się normalnie zestraszył. Daszek 110, 90 nawet. 80. Stówka. 110. Z tego co pamiętam ze zdjęć, które pan Ali mi wysłał, znaczy najpierw widzu zlecił mi, potem ja wysłałem panu Alikowi, pan Ali mi mówi, słuchaj, pojutrze będę miał. Oto jest. Samo wchodzi, ciekawe czy też wychodzi. Póki co w oryginale cały. 15! 15, 15. Ooo, odpryskus. O Jezus, wyrżnął przez to. Dobra, wysyłam panu widzu kilka fotek. Pojechał od tego. Od tej klapy. Pięcioso. Góra. Nawet działa. Idę po klucz do pana Alika. Erzak, tak, ale nikt zawoka będzie. Opa! Mamy 2 sztuki. A bo chodźcie, ile kundi, was los,
Sekundkę, bo mi klucz wpadł. I tak dobrze, że wszystko działa. Kluczyk mi spadł. Co tu się w ogóle robi w takim przypadku? Tu jest automat, czyli start-stop. 200 ukulane. Fordzik, mówią o tym, że jest kamera. No faktycznie jest kamera. Przekładnia nie w pozycji postojowej, czyli kto? Aha, ta przekładnia. Gotów do jazdy. Ready. Dup. Asystent pasa ruchu. Czysty, ładny, elegancki. To się tu podnosi wszystko, a jest. Dziura, jak proszę Państwa, nie wspomnę. A te serwisy już wszystkie od Alika mam. Zerknę jeszcze, póki mi ciepło. A te zdjęcia mamy, ok. Wszystko mamy na mailu. Tariraj. Digital Service. Następny serwis 210 albo na 3, matko, za 24 miesiące. Jest trochę kwitów. Guzików jest. Przepraszam, bo tutaj się dzisiaj dzieje. Dzwonię do pana szanownego. Państwo, widzę, się zastanawia. Siedzonko grzane. Asystent. Szafa gra. Serwisy są wszystkie. Sprawdziłem raz jeszcze tę książeczkę. Od nowego. Są wydruki od nowości, od 16 roku, bo to jest wiadomo, że rok 19, żartuję. 9 km, 28, 60, 18, 19 i po kolei 19, 20 rok i szafa tu się, proszę Państwa, zamyka i co było robione, wszystko jest pokazane w tym. W Fordzie wszystkie były serwisy przeprowadzane. Co znaczy, że auto jest nawet niezłe. Zaraz sobie pod maskę zerkniemy. Nawigacja, i co ta nawigacja? A po polsku już jest, dobre. Tu powiedziałem widzu, że jest lekko od pierścienia królewskiego. Może jakiś tygon jeździł. Zdarte. Teraz sobie jeszcze idę przejrzę, że znajdę miejsce otwierania tego szału. To też nie może być to normalnym. Da się leworącz. 600 koni mechanicznych, proszę Państwa, jak to możliwe, że 600 koni? Co się działo? Ledzik świeci. Nie zwróćcie Państwa uwagi na całkiem totalnie nowe tarcze, o czym poinformowałem widza. Poinformowałem drogą słowną. Opony przednie są takie pół na pół. Byłeś tam dalej? I nic? To lecimy dalej, poczekamy na chłopaków. Czekam, co Pan odpowie. Poodkurzać, umyć. Tu ten fotel coś... No taki jest, no co zrobić? Co zrobić? To pochowam, zobaczymy, co się urodzi. Wszystko działa. Wszystko działa. Niech jest zamknięty.
rysa faktycznie. Tak to cały dookoła elegancki. Klapa, guzik państwo widzieli. 16 rok, czekamy na decyzję małżonki, widzę. Zobaczymy co... Uwaga. Działa wszystko. Działa wszystko. Zobaczmy jeszcze z tej strony. Knefliki do samoparkowania. Jak ktoś chce wielkie auto, S-Max jest dobrą propozycją. Jakiś tam zawsze wypasie jest. Jedynym mankamentem poważnym jest ten fotel usiedziany przez przynajmniej dół fotela. Nie wiem jak tam ceny foteli, około 200 zł być może. A może lepiej to do tapicera dać, oprzeć gąbki tam załadować. Ależ tu dzisiaj niełaskawie z pogodą. Soczeweczka. Soczeweczka, ledzik. Dobrze, nie ma zwykłej świeczki. Dostałem nakaz, żeby sprawdzić ten kluczyk, który mi się rozwarstwił, czy hula. A, wygoniłem pana Lika z drugim kluczykiem. Co to, jakaś podkładka pod... A, pod krótsze napoje, to jest dobre. Czyli hula. Przekładnia nie w pozycji postojowej, czyli co? Łopata przy kierownicy. S1. Przekładnia biegu oczywiście. Dobra, idziemy, bo widzu jest ten, proszę ja ciebie i tak dalej. Idziemy do pana Lika. Gościu, pojechało? No. Bo był na luzie kawałek przez chwilę. Wziąłem go na ten, na parkinga i tyle. Idziemy. Kluczyk drugi działa, bo pan Alik go tutaj skliknął. Ja go nie potrafiłem jedną ręką, bo drugą nagrywałem, żebyś mu klik. Wszystko działa, czyli... Ale bas z guzika już nie zamknie, co? Aż takiej technologii nie posiadamy w swojej ofercie. Jest jakaś Alhambra. Automat, małe nawi. Tu jeszcze byłem oglądać zimóweczkę i okazuje się, że za 150 euro wiadomo, że wyhachmęcone. Już to widzowie wysyłam do Fordzika, może nam się uda. 18 rok, grubaska. Nabyć już tu pstykam fotę.